Fundacja FER. Fundacja na rzecz uczciwej bankowości. Od 12 lat pomagamy Polakom odzyskiwać środki z kredytów frankowych, kredytów hipotecznych złotówkowych, kredytów gotówkowych i kredytów samochodowych. Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij link w opisie lub napisz do nas na kontaktmałpa.fundacjafer.com. Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojny i zapraszam do obejrzenia raportu z walk na Ukrainie za 27 października 2024 roku. Ten raport będzie z gościnnym występem pana pułkownika Piotra Lewandowskiego. W sumie same smutne newsy dotyczące tego co się dzieje na froncie, ale okraszone fachowym komentarzem pana pułkownika, więc zachęcam do obejrzenia. Zachęcam rzecz jasna, jeżeli wam się spodoba, do zalajkowania. Zasubskrybowania, skomentowania do wsparcia mojej osoby w programie Patronite, tu u góry jest odnośnik do Patronite'a, no i pod tym paśmie autor reklamy oczywiście króciutka reklama od fundacji FER, która wspiera wytrwale mój kanał już od ponad dwóch lat, a mianowicie, jeżeli posiadacie kredyt walutowy, to Fundacja Fer pomoże Wam odzyskać wasze pieniądze i unieważnić nieuczciwą umowę. Aż 98% takich umów jest uznawanych za nieważne. Analiza tego kredytu jest przez fundację jest całkowicie darmowa. Jeżeli otrzymałeś propozycję ugody w sprawie swojego kredytu. Walutowego od banku, to musisz pamiętać, że większość takich propozycji jest korzystna dla banku, a nie dla ciebie. Dlatego warto to sprawdzić w Fundacji FAIR. Na dole jest link do formularza kontaktowego oraz link do strony Fundacji. Zachęcam do kontaktu. Koniec reklamy. Przechodzimy do odcinka. No to dziękuję Piotr, że dałeś się zaprosić na raport. I teraz no, dzieje się dużo na Ukrainie. Niekoniecznie dzieje się dobrze, jeżeli można tak to określić. I teraz. Myślę, że zaczniemy od tego, co się dzieje w okolicach Kurska, ponieważ w okolicach Kurska e, dzieje się dużo, natomiast niekoniecznie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli. jakby chcieli Ukraińcy. Okej. Okay. No, czyli tak, mamy. Mamy. Ewidentne przejęcie inicjatywy przez Rosjan. Tu jesteśmy zgodni. Tak. I teraz Rosjanie uzyskali to początkowo poprzez skierowanie. Zresztą o tym wspominałeś: jednostek nawet nie tyle drugiego rzutu, co y, y, y jednostek. Y, Nieprzewidzianych do walk na Ukrainie, czyli po części złożonych ze służby zasadniczej, po części tak. podległych pod Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych, Wewnętrznych i tak dalej, czyli FSB, elementy rozgwardii, podległe pod prezydenta Rosji, bo rozgwardia podlega pod, pod prezydenta, czyli te elementy, które byśmy nazwali wojskami wewnętrznymi. Na kluczowych kierunkach walczyły pododdziały lepsze, czyli Piechota Morska i WDW. No, I po zatrzymaniu Ukraińców wzmocnili e, elementy WDW, czyli Pesze Desantowej, Piechoty Morskiej, plus elementy zmechanizowano-pancerne i tymi siłami rozpoczęli kontruderzenie, czyli tak, operacja prze, przeprowadzona hmm, w sposób, który. E, kosztował Rosjan teren, bo jednak te jednostki musiały się cofać na pewnym etapie walk, ale który zaangażował w znacznej części Ukraińców i w tej chwili angażuje jeszcze bardziej, dlatego że Ukraińcy przerzucają tam odwody, w tym odwody zwano pancerne, które są bardzo cenne dla nich. No i uderzenia rosyjskie, głównie północ i, i jak gdyby wzdłuż granicy takie symultaniczne, które nawet nie, nie tyle zagrożają odcięciu, ale zmuszają Ukraińców do przerzucania odwodów, żeby to zagrożenie się nie pojawiło. Może tak. Hmm. I to jest dobrze zrealizowany plan. Ukraińska obrona na wielu kierunkach jest dobra, natomiast problem przy włamaniach jest taki, że no, ona musi być dobra wszędzie, bo, bo wtedy istnieje ryzyko odcinania sił kotłów. Tam co, co najmniej jeden taki niewielki kocioł się pojawił, Ukraińcy przebijali się pieszo z niego. I teraz tu warto wrócić jeszcze do, do takiego bardzo sprawnie przeprowadzonego uderzenia, które przeskrzydliło uderzenie ukraińskie. Czyli tak. mówię o uderzenie bodajże jarku na tak, jeżeli dobrze tak. pamiętam miejscowość, bardzo sprawnie, taktycznie przeprowadzona operacja z tak. dobrym rozpoznaniem, ze sprawnym działaniem zabezpieczenia inżynieryjnego, z takim mocnym uderzeniem w skrzydło rosyjskie, natomiast niestety dowództwo ukraińskie z przyczyn, albo braku sił i środków. Mhm albo zbyt późnego mm, przemieszczenia tych sił, żeby to wykorzystać, tak czy inaczej nie zostało wykorzystane. Tak, ty mówisz o tej sytuacji, w której e, Ukraińcy starali się przeskrzydlić przeskrzydlających ich Rosjan. Tak? tak. Mniej tak. więcej miesiąc jest, temu. I to jest jak najbardziej zgodne ze sztuką wojenną, czyli takie przeskrzydlenie kontrataku przeciwnika. Ale to było, to było naprawdę dobrze zrobione, natomiast absolutnie niewykorzystane. E, moim zdaniem, z powodu braku sił i środków oraz nadal problemów z koordynacją działań. O tej hmm. koordynacji pewnie sobie będziemy mówić w części ogólnej. Czy uważasz, no Piotrze, i... że Ukraińcy dalej powinni się trzymać w kurskim i powinni bronić tego włamania? Wiesz, co, to są trudne pytania, dlatego że. Hmm. Tak naprawdę można skomentować, co by się wydarzyło po. Natomiast, mając tą wiedzę, którą mamy obecnie, wydaje się, że powinni jednak przejść do działań opóźniających i poprawić swoje pozycje. Natomiast, jeżeli przejdą do takiego pełnego odwrotu. No to jednak odwrót zawsze będzie elementem dezorganizacji. I teraz wiesz, mhm. ja nie mam pewności, na ile są przygotowane pozycje w obwodzie sumskim ukraińskie. No bo przeciwnik przejdzie do działań pościgowych. Mhm. Ukraińcy zaczynają się cofać, przeciwnik przechodzi do działań pościgowych. No i teraz gdzie się Ukraińcy zatrzymają, żeby się nagle nie okazało, że to że to nie będzie odwrót, tylko w jego wyniku nastąpi załamanie frontu. Wydaje no. się, że Rosjanie nie mają sił, żeby wykorzystać takowe, ale to ja mówiłem wielokrotnie, no taka przynajmniej u mnie, pokora do mojej wiedzy, ja nigdy nie mam pewności, co Rosjanie w tym rzucie strategicznym, w tym odwodzie strategicznym mają. Bo mhm. przy tak olbrzymim aparacie mobilizacyjnym, jaki jest rosyjski, przy tak dużym ruchu jednostek, które są wycofywane na odtwarzanie, tak, to mówimy o olbrzymiej skali. Tak. Zawsze można znaleźć kilkanaście tysięcy, które można przerzucić na jakiś kierunek. No więc, mimo wszystko jednak odwrót, tak, mimo wszystko jednak odwrót, wycofanie z kurska. Natomiast to, to nie jest takie oczywiste, ok, dobra, e, e, kończymy, zamykamy piaskownicę, idziemy bawić w innej się. Można zrobić, jak obie strony chcą. A mm -hmm. Rosjanie na pewno nie pozwolą tak łatwo Ukraińcom z obwodu Kurskiego wyjść. No tak, no tak. No Natomiast ja, bardzo... w Jarku, ja byłem zdystansowany od początku do operacji kurskiej. Wydawała mi się ogromnie ryzykowna Moim zdaniem, dowództwo ukraińskie na tym etapie wojny nie dysponowało siłami, które pozwoliłyby wykorzystać sukces w obwodzie kurskim, bo ja liczyłem na jeszcze jedno, że, że tych takich mikroofensyw będzie więcej. Mhm. Że to jest jedna, a będą jeszcze co najmniej dwie takie. I gdybyśmy mówili o trzech takich uderzeniach, jak w obwodzie kurskim, czyli gdzieś. W Biełgoroskim, na przykład, i tak dalej, to już ta operacja miałaby sens. Ona by stanowiła nie. poważny problem na szczeblu już strategicznym dla dowództwa rosyjskiego i to by mogło zmienić obraz walk. Natomiast jedno takie uderzenie, niestety nie. Nie wiemy, czy Ukraińcy chcieli wykonać więcej. Tych, tych mikroofensyw, bo tam jednak były uderzenia na innych kierunkach, one mhm. zostały zatrzymane. One wyglądały na relatywnie słabe. Być może to było tak, jak nam się uda, wejdziemy, jak nam się nie uda, poniesiemy straty, nie próbujemy dalej. Tak. Ale tak czy inaczej, jedno takie uderzenie było na tym etapie wojny, jak się wydaje, militarnie. Mało uzasadnione militarnie, bo jeszcze mamy obszar ten Polityczne. polityczny, który pozwolił tam wykorzystać to w jakimś, ale, ale dość ograniczonym zakresie. Jednak życia tylu żołnierzy i tej sytuacji, którą mamy teraz, moim zdaniem nie było warte. Nie, no Ja od początku to dość mocno militarnie kontestowałem, uważając, że to będą kręki 2-0, tylko większe. E, natomiast politycznie znaczy politycznie to widać zmianę tego tonu propagandystów rosyjskich, tak, którzy nagle zmienili tą optykę, zmienili narrację faktycznie, ale no mam bardzo podobne i zbliżone do Twoich odczucia. tak. Czyli politycznie można oczywiście dyskutować, natomiast tego poziomu militarnego to. Znaczy, wiesz, to pokazało słabość, słabość e, e, zdolności do obrony Rosji obecnie na całym terytorium, więc tu, tu, z tego poziomu polityczno-strategicznego, przepraszam, to jednak był taki przekaz ważny, bo, bo to trochę wyglądało jak powtórka rajdu Prigorzyna na samym początku, który sobie parł i te relatywnie niewielkie ukraińskie siły jednak parły, parły do przodu. Rosjanie nie mieli zabezpieczonej granicy. Po prostu nie mieli. A te pododdziały służby zasadniczej, które tam były, one nawet broń w magazynach broni miały. Tak, no, roz rozmawialiśmy o tym miesiąc tak, temu. że no, dowódcy rosyjscy na tyle źle oceniali wyszkolenie własnych ludzi, że, że bali się im dawać e, e, przez cały czas broń, tak, broń miała być zdawana do, do magazynów broni, tak, hmm. Zupeł prawie jak, jak, jak w czasie pokoju. No więc e, to pokazało, natomiast... E, była to też karta przetargowa, którą potrzebował prezydent Zelański do prezentacji swojego planu dla zwycięstwa Ukrainy. To miał być pewnie as w Talii. Ale wydaje się, wydaje się że, że ten atut nie, nie zagrał w grze, bo nie wydaje się, żeby on wpłynął jakoś na przyjęcie tego planu przez, przez kluczowych graczy po zachodniej stronie, no to polska przez prezydenta Ukrainy do tych graczy zaliczona nie została. Tak. No dobra, mamy harkowskie i mamy Wołoczańsk I tutaj w zasadzie sytuacja jest bez większych zmian dłuższego czasu. Walki miejskie w wołczajsku. To się, myślę, myślę, że Rosjanie zaczną tam przejmować in inicjatywę, bo, bo on na razie. Wówczas to są to są walki miejskie, czyli tak naprawdę trudno powiedzieć, która ze stron akurat ma inicjatywę, ponieważ walczą ze sobą grupy szturbowe, A walki miejskie mają to do siebie, że tutaj dynamika walk prowadzonych na najbliższym dystansie jest bardzo duża. Tam kierunek, kierunek libokie, no to, to inicjatywa. Po stronie ukraińskiej i to chyba jedyny maleńki odcinek takiego frontu, gdzie, gdzie inicjatywa jest, jest po stronie ukraińskiej, co, co nie wpływa nawet na, na tym odcinku frontu y, 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 znacząco na sytuację. Natomiast sądzę, że Rosjanie tutaj skoncentrują siły i, i, i zapewne ten odcinek wróci, bo on jest dla Rosjan atrakcyjny. No dobra, to w takim razie mamy to miejsce, natomiast teraz trzeba chyba przejść do tego, gdzie się naprawdę zaczyna dziać i się zaczyna dziać nie najlepiej, czyli w Kupiańskim. No w zasadzie można powiedzieć, że wschodnia część Kupiańska, że Rosjanie przygotowują się do uderzenia na wschodnią część Kupiańska, tam gdzie jest węzeł kolejowy. Od, od północy, od strony Syniwki, zostali zatrzymanie, chociaż została w końcu zdobyta, takie włamanie rosyjskie na południu, natomiast Rosjanie ten pas przesłanienia przed Toskołem przedzielili już dwóch miejscach, bardzo wyraźnie, doszli do Senkowego, stworzył się taki worek na północy ukraiński, za plecami rzeka, kilka przepraw, z czego większość została zniszczona przez Rosjan, no i mi to osobiście wygląda na przygotowania Rosjan do walki o, o wschodnią część Kupiańska w jesienią i... I zimą po prostu. Co gorsza, na południe w stronę Łymania i tureckiego też mamy dojście Rosjan w okolicy term. Rosjanie ewidentnie likwidują, zaczynają likwidować ten pas przesłaniania ukraińskiego. Taka jest moja optyka tego, co się dzieje. Natomiast zadziwiające jest to, że stabilna obrona ukraińska przez dwa lata, po tych dwóch latach zaczęła się sypać. A się. Tak, bo, bo, bo te walki tam intensywne, czyli, czyli ta linia linia kremina, Swatowe kupiłańskie i tak dalej. Ona, ona po, po zakończeniu tej ofensywy ukraińskiej była rzeczywiście stabilna. Te takie bardzo zacięte walki w lesie z Jeribrańskim, na przykład, który jest lasem tylko z nazwy, tak, bo tam pozostały już kikuty drzew, y, rzeczywiście uderzenie na terny. I teraz y, y, obrona zaczęła się sypać faktycznie. I to nie tylko tam, bo jeszcze jeżeli byśmy spojrzeli y, 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 tuż za, za, y, 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 za Dońcem, to to na kierunku Siewierskim też zaczęła pękać, gdzie to był naj, w zasadzie najstabilniejszy odcinek frontu niemalże od no od, od upadku, od upadku z doniecka i tak dalej. I, i tam jak gdyby obrona m, ukraińska była bardzo trwała. M, może zanim powiem, dlaczego moim zdaniem tak się dzieje, jeszcze zerknijmy na to nieszczęsne włamanie pod Piszczanę, o którym mówisz. Rzeczywiście Rosjanie rozkawałkowali ugrupowanie, które znajduje się na wschód od Oskołu i teraz ja sądziłem, że oni postarają się szybko sforsować OSKOŁ, żeby wyjść naprawdę na tyły zgrupowania ukraińskiego. Natomiast wydaje się, że jednak Rosjanie nie będą prób próbowali przeprowadzić aż tak głębokiej operacji, tylko będą uderzać wzdłuż brzegu rzeki. Czyli operacja płytsza, ale mniej ryzykowna. Zauważ Piotrze, że oni próbowali zrobić wykonać rajdy pancerno-zmechanizowane, tylko zostali zmasakrowani. Zmasakrowani, no, stracili dwie kompanie łącznie, tak? Sprzętu. Tam była próba rosyjskiego rajdu, najpierw do rzeki, potem na północ i na południe one zostały ograniczone, natomiast no, Rosjanie nawet nie próbowali forsować rzeki. Hmm. No więc właśnie mówię, że, że usiłowali uderzyć, jak gdyby doszli do rzeki i najpierw postawić taką literkę T, jak gdyby do tej rzeki, tak? To nie jest najbłyskotliwszy plan, ale, ale będzie powodował straty. Bo mieliśmy przykład tego, bo, bo wbrew, wbrew pozorom, niektórym analitykom wydaje się, że uderzenie wzdłuż rzeki. Ono jest takie atrakcyjne, bo mam zabezpieczone skrzydło. Nie do końca, dlatego, dlatego, że bardzo ogranicza manewr. Czyli przeciwnika mogę przeskrzydlić też tylko z jednej strony. Więc, więc raczej obronę się opiera o rzekę, niż atakuje się wzdłuż rzeki. Korzystniej dla obrońców jest mieć oparte skrzydło o rzekę, niż wzdłuż rzeki atakować. Ale to Powiedzmy sobie coś, czego uczą. W I teraz tak. Te uderzenia, one niestety będą skuteczne mimo wszystko, dlatego że, skoro Ukraińcom nie udało się zlikwidować tego łamania, to zapewne zabraknie im też sił, żeby powstrzymać rozszerzanie się. Tam w ostatniej chwili Ukraińcy kontratakowali, naprawdę ostatnia chwila. Udało się Rosjan odrzucić. Tam atakowały takie jednostki, jak, jak batalion podległy wywiadowi wojskowemu ukraińskiemu, więc jakieś ostatnie rezerwy. Przyznam szczerze, nie wiem jaki był cel tego, bo, bo jeden batalion nie mógł zmienić tam sytuacji, więc ten kontratak zastanawiający, co on miał osiągnąć, co zresztą się osiągnął, odepchnął Rosjan, tylko że na krótko, więc. Więc te uderzenia będą. No, Rosjanie będą chcieli z całą pewnością doprowadzić do okrążenia ukraińskich sił, tak, na, na wschód od rzeki Oską. to tutaj żadna filozofia nie jest. Czy im to się uda? Myślę, że nie. Jednak yy, yy, Ukraińcy dalej zachowali możliwości manewru wycofania się. Natomiast mogą być duże straty podczas działań opóźniających, dlatego że jednak uderzenie rosyjskie będzie symultaniczne takie i, i tam no może, może dojść do, do poważnych strat, niekoniecznie uda się cały sprzęt wycofać na przykład i tak dalej. Ale Zapewne, zapewne Ukraińcy będą, będą opuszczać część terenu. Nie wiem, czy całkowicie się wycofają za rzekę, czy będą trzymać punkty jak gdyby skrajne. Tam mają bardzo dobre umocnienia i fortyfikacje. Tam jest sporo dobrych brygad ukraińskich. Natomiast rozwój sytuacji to naprawdę... Jest tyle czynników... Bo równie dobrze może nagle dojść do załamania obrony y, ukraińskiej na, na jednym z tych kierunków roz, rozszerzających i będziemy jednak kocią to po prostu. No oby nie tak. Natomiast jak e, mówiliśmy o stabilnym kierunku siwierskim i wykrakaliśmy, a mianowicie sam środek tego kierunku uderzyli Rosjanie też odzyskali powodzenie, bo mówimy o włamaniu, które ma głębokość e, 6 km na podstawie i szerokość na kierunku sywierskim. Mówimy już o tym łamaniu o szerokości w połowie mniej więcej 4-5 km. Mm -hmm. Nie jest to jeszcze coś, co by zagrażało tam obronie, no ale widać wyraźnie, że Rosjanie zabrali się za kierunek sywierski, który chyba najmocniejszy, najlepiej broniony, chyba naj, najmocniej broniony przez, przez Ukraińców do tej pory. No, kolejne takie zastanowienie, co się stało, tak? No, trzy, Jarek, skąd zabrakło uzupełnień? Po no, prostu, Jarek. Kierunek trzymał się, dlatego że straty po stronie ukraińskiej były uzupełniane. uzupełniane. Tam toczyły się codzienne walki i na to mhm. Rosjanie liczyli. Przy czym no, dość znamienne jest, że z tego co wiemy, to prze przełamanie nastąpiło w pasie obrony 103 Brygady. Brygady setne są słabsze od brygad starych. Brygady 150 są słabsze jeszcze od brygad setnych, tak? i, i ja ni absolutnie nic nie mam do żołnierzy 103. Nie twierdzę, że coś zrobili źle. To są po prostu brygady, które mają mniej czołgów, mają żołnierzy w dużej części z poboru przymusowego już, mają mniej artylerii. No, i, i, i mają z reguły mniej doświadczoną kadrę dowódczą. No i w momencie, kiedy, no bo, bo jak to wyglądało, no to trochę jak tama i woda, która uderza, tak? Doszło do niewielkiego pęknięcia. Dowództwo brygady nie zareagowało w porę, albo nie miało czym. No i ta tama w tym miejscu pękła. Natomiast Jarek, moim zdaniem, to jednak zagraża obronie. Mówisz, że nie. Chyba jednak Jarek zagraża obronie. Bo tam, jak gdyby. Hmm, prawdopodobnie nie ma odwodów do kontrataku. To by nie zagrażało, gdyby dowództwo odcinka Sywierskiego dysponowało odwodami, żeby kontratakować. Wiesz, przy braku odwodów, być może kijów te, te odwody da, a być może nie. No nie w sytuacji, to... gdzie są potrzebne pod Kupiańskim, pod Siwierskim, w Czasyfiarze to na Pokrowskim, i teraz to jeszcze to nam doszedł rejon Wielkiej Nowosilki, znowu. Nie? Teraz wiesz, ja nie wiem, czy też powodem tego postępu rosyjskiego nie jest coś, co było głównym powodem postępu pod no, czyli Przerzucenie, e, brak odwodów. Wiesz co zabranie części artylerii przede wszystkim. Mm słuchaj, Włoch broniła nie tylko 72, ale też Brygada artylerii. Dwie, tam były dwie, tam w okolicy tak, były dwie ale brygady Ale samego miasta, Piotrza. jak gdyby samego miasta jedna, nie? Druga, Jedno, tak. druga trzymała skrzydła, nie? Tak. No i teraz, jak, jak zabrano połowę artylerii, mhm. nie wiem, czy nie całą, czy nie zabrano docelowo obu brygad, mhm. żołnierze 72 mówili, że, że obie nawet, mhm. no to... 70% strat nadal zadaje artyleria. artyleria. Mhm. Jeżeli zabrano nawet jedną brygadę, czyli zmniejszono o połowę zdolność rażenia obrońców, nie wiem, czy do podobnej sytuacji nie doszło też na kierunku siewierskim, bo tą artylerię być może zabrano na, na kierunek pokrowski. Nie? No i Kurski. Chociaż, Pamiętajmy, że pod Kurskiem bardzo dużo artylerii Chociaż właśnie tej... chciałem powiedzieć, że pod Kurskiem też jest brygada artylerii. Nie wiem, czy ona nie jest pod No, no, tam. no w każdym bądź razie, tak czy inaczej przy braku odwodów, przy braku zdolności takiego rażenia nawałami artyleryjskimi sytuacja jest dla obrońców groźna. Czasy fiary. Hmm. Rosjanie na południe od czasy fiaru sforsowali kanał, nie będący kanałem, to zawsze mówię. Hmm. I mniej więcej e, 3,5 kilometra na południe od czasy fiaru zajęli rejon takich kamieniołomów, starych wyrobisk, no i tam się umocnili, okopali, nie dają się wyrzucić. E, to jest dwa miesiące temu, to już nastąpiło miesiąc temu, Ukraińcy kontratakowali, wyrzucili Rosjan za kanał, potem Rosjanie znowu uderzyli, no i teraz wygląda na to, że zajęli ten teren i po prostu się okopali na dobre. E, aczkolwiek obrona ukraińska w rejonie czasów jaru, no to chyba jest jedną z e, bardziej zażarcie silniej prowadzonych e, w tym roku. Widać bardzo dużą determinację do, do utrzymania czasów jaru. Nie wiem, czy chciałbyś tutaj coś dodać w tej kwestii. No się wiesz, no to z jednej strony pokazuje skuteczność obrony w terenie zurbanizowanym, który został przygotowany. No i tutaj drodzy widzowie krótki, krótki ale konieczny przerywnik reklamowy, ponieważ jeżeli jesteście frankowiczami, jeżeli zaciągnęliście kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, z myślą o wynajmie tej nieruchomości, co w sumie chyba większość osób robiła, które kupowała kilka mieszkań, no to możecie w sumie świętować już przełomowy wyrok CUE, ponieważ Trybunał Unii Europejskiej potwierdził, że osoby fizyczne, które zawarły umowę kredytu hipotecznego na zakup lokalu, który miał być przeznaczony do tak zwanego odpłatnego najmu, są konsumentami. Inaczej rzecz biorąc, jest to przełomowe rozstrzygnięcie, ponieważ ono otwiera drogę do szerszej ochrony prawnej dla Was. I dotyczy ty to tak naprawdę tysięcy kredytobiorców, którzy kupowali nieruchomości z myślą o ich po prostu wynajmie. No i od lat były problemy związane z toksycznymi kredytami bankowymi, kredytami frankowymi, przepraszam, i tym, że no różne pozwane instytucje broniły się, że no przecież to było, e, że to była działalność i tak dalej. No nie, no wyrok TSUE zamyka w tym wypadku kwestię, więc warto się zgłosić do Fundacji FAIR. Ponieważ ta ochrona prawna robi się coraz szersza i szanse wygrania w tej chwili sprawy z bankiem są, nie chcę powiedzieć, że 100%, no ale mamy 98% wygranych umów w ramach Fundacji Fair i myślę, że warto się wokół tego zainteresować. Koniec reklamy, wracamy do raportu. Tak. Czyli, czyli mówimy właśnie o, o y, y, przygotowaniu części tej. Tych fortyfikacji ziemno-betonowych, przygotowaniu odpowiednio budynków do obrony, zorganizowania systemu ognia i tak dalej. No i tam to wszystko zostało wykonane. No tam robiły to brygady zawodowe ukraińskie, więc one tą, tą, tą sztukę fortyfikowania znały, tym bardziej, że to były jednostki, które. No, na własnej skórze trochę uczyły się tej, tej sztuki fortyfikacji, przetrwania w takich warunkach jeszcze w ATO. Więc tu widać jak gdyby dobre wyszkolenie żołnierzy i dobre dowodzenie. No i, i mamy efekty tego, gdzie czas i fiar rzeczywiście bardzo twardo. To jest, to jest. W historii wojen będzie to jakaś tam złota karta, pewnie. Jeżeli chodzi o. Stałą, stałą taką obronę terenu zurbanizowanego. To Rosjanie cały czas wiążą tam straty dalej olbrzymie. Czym trzeba pytać, że straty obrońców są też bardzo duże i teraz mimo wszystko skuteczność obrońców będzie spadała, bo, bo giną weterani, giną żołnierze z dużym doświadczeniem, na ich miejsce przychodzą poborowi, nie chcę brzydko powiedzieć, ale no tak, by trzeba określić złapanki. Mm. Znacząco gorzej wyszkoleni. O motywacji nawet nie mamy co mówić, bo nawet nie próbuję w skali porównać motywacji ukraińskich żołnierzy, którzy walczą albo jako zawodowcy, albo jako rezerwiści, albo jako ochotnicy od pierwszego dnia wojny, z tymi, których de facto ściągnięto z, z ulic. No mm. i, i... To skuteczność obrony będzie pod tym względem słabła. Zapewne największe straty ponosiły jednak te jednostki na skrzydłach, mimo wszystko, mniej chronione. No, tam były największe straty. Największe różnice w stanie wyjściowym brygady, która zaczęła walkę, czyli straty nie były uzupełniane jeden do jeden. Gorszym, brzydkie określenie, ale tak to armia określa, materiałem ludzkim. No i obrona pękła i, i zapewne postęp rosyjski będzie. Tu Rosjanie stosują tą taktykę oskrzydlania miejscowości i to nawet nie tyle okrążania miejscowości, co uderzania ze skrzydeł na obronę. tak? Mhm. Bo tu warto zwrócić uwagę, że zdecydowana większość miejscowości, które padła, albo Ukraińcy się wycofali, bojąc się okrążenia, Albo Rosjanie nie domykali nawet okrążenia, zostawiając Ukraińcom drogę odwrotu, tak. tylko i, 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 i uderzali w skrzydła. No, przyczyny dwie. Po pierwsze, jednostka okrążona niekoniecznie się musi poddać, tylko może stawiać zażarty opór. A dwa, jednak domknięcie okrążenia jest znacząco trudniejsze niż uderzenie na skrzydła. Wymaga nawet wielokrotnie więcej sił. Bo trzeba pamiętać, mhm. że okrążenie musi być, mieć jeden pierścień i jeszcze drugi, który pilnuje tego pierścienia we, wewnętrznego, tak, żeby on nie był narażony na ataki jednostek z głębi. Więc prościej jest tak atakować skrzydłowo. No, i pewnie czas i Fiar tak atakowany będzie, i tu Jarek oczywiście nie odpowiem, czy padnie, czy nie padnie, kiedy. Nie, to nawet nie pytam, bo to, to kompletnie. W zasadzie w zasadzie, w zasadzie większość zależy od, od uzupełnień i morale. O. Tak. No i podobną e sytuację mamy w Torecku, tak? New York Pat natomiast mamy zażarte walki miejskie o Toreck. Tak. Rosjanie zajęli już połowę Torecka, w zasadzie ponad połowę. I tam. E i tam... Tam jak gdyby te, te próby, próby okrążenia turecka jak na razie się nie powiodły, walki są miejskie i to od tygodni tak walczą o budynki. No to naprawdę wiesz, pokazuje, że, że tam gdzie walczą ukraińskie brygady, gdzie kadrowe, kadrowe albo tworzone jako jako takie kadrowe, bo bo tutaj zdecydowanie sukcesem ukraińskim były brygady tworzone w ramach tej gwardii na stupu, czyli gwardii ofensywy, czyli jednostki podległe pod MSW, chociaż w czasie wojny to i tak kieruje wszystkim sztab generalny, ale te jednostki gwardii, było 9 brygad, które sformowano, potem więcej, ale początkowo 9 do tej ofensywy, Nieudanej ukraińskiej te brygady formowano w taki ciekawy sposób, każda w trochę inny sposób, bo albo wydzielano z kilku brygad gwardii narodowej elementy i tworzono brygadę, albo na bazie mniejszego elementu batalionu, a najczęściej pułku, rozbudowywano do brygady na bazie kadry, która, która była, czyli podoficerowie, oficerowie, i to się udało. Ciekawe, że tego samego próbowano. W, w armii i, i się nie udało tak dobrze, jednak tu Gwardia Narodowa, co jak gdyby mogło być obszarem osobnej analizy, nam nie, nie wystarczy czasu, żeby nad tymi różnicami się mocno pochylić, mhm. ale w Gwardii Narodowej to poszło lepiej. Po części jest to kwestia trochę innego stylu, stylu dowodzenia i trochę innych zasobów, jakie miała Gwardia. Narodowa, jeżeli chodzi o swoich weteranów. Y, w każdym bądź razie y, y, te brygady kadrowe, bądź te stworzone y, y, w ramach gwardii, te, te y, ofensywne, one mają bardzo wysokie morale, mają bardzo dobry system dowodzenia, czyli tam widać, że to przywództwo jest zbudowane na zasadzie szacunku do żołnierza, zaufania do dowódców i te brygady walczą zauważalnie lepiej. I to, bo, bo tu często słyszymy, że to, no bo, bo decydują bomby. Oczywiście, bomby mają istotne znaczenie, natomiast dalej e, Rosjanie nie produkują tyle bomb, żeby one rzutowały na obraz na całym froncie. Mhm. Nadal, jeżeli, jeżeli byśmy, e, ilość uderzeń rosyjskich dobowa, biorąc pod uwagę długość frontu, Rosjanie rocznie uderzają z powietrza mniej więcej tyle mniej więcej to jest podobny rząd wielkości. Rocznie wykonują tyle uderzeń powietrznych co pewien kraj na Bliskim Wschodzie wykonał na e, 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 niewielką strefę zurbanizowaną. Więc spójrzmy na obszar, który ten kraj na Bliskim Wschodzie wykonał, tak? I to jest podobna liczba w ciągu roku. Kraj, którego nazwy na YouTube nie można wymawiać. Właśnie którego ty nie chcesz wymawiać, a ja szanuję, tak. Tak, 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 tak. Tak. Więc. gdyby. Y, 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 te uderzenia są, one są groźne. Z tym, że wiesz. Bomba zabija tak samo. Dom broniony przez. Inaczej zabija żołnierzy, którzy są w budynku trafionym przez bombę i są weteranami i tak samo tych, którzy są krótko na froncie, tak? chyba, że ten budynek mieli czas wcześniej przygotować, to weterani mają trochę większą szansę przetrwania, bo oni sobie przygotowali jeszcze tam z wyjścia awaryjne, ukrycia i tak dalej. Ale generalnie bomba nie odróżnia weterana od nowicjusza. A jednak, a jednak te te brygady, te, te brygady z tym wyższym morale, z lepszym poziomem dowodzenia, one są zauważalnie bardziej efektywne. No i to potwierdza, że całkiem słusznie Amerykanie postrzegają w swojej definicji zdolności bojowej, tak, na pierwszym miejscu mają morale i dowodzenie. A dopiero potem nasycenie sprzętem, i tak dalej, i tak dalej. Przy czym wiesz, Pierunek. warto, warto, warto zauważyć, bo jest taki trochę mit, że Amerykanie walczą techniką, i tak dalej. Nie, żeby mieć jasność, e doktryna amerykańska zakłada e przewagę w, w terenie odkrytym. W terenie odkrytym e przy przewadze technologicznej 1 do 1. Amerykanie zakładają, że nie muszą mieć przewagi liczebnej w terenie dogodnym do prowadzenia natarcia, bo zakładają przewagę technologiczną. Ale jeżeli już przeciwnik jest w lesie, my na terenie odkrytym, to 3 do 1. A jeżeli przeciwnik jest w mieście, a my, a my na terenie odkrytym, to 8 do 10 do 1, żeby mieć jasność. O. Tak. No to Piotrze, kierunek pokroski i teraz tak, no tutaj mamy przez ostatnie dwa tygodnie w zasadzie same niekorzystne dla Ukraińców zdarzenia. Rosjanie zajęli Seledowę, gdzie nie było ciężkich, wielotygodniowych walk. Zajęli Rosjanie Chirnik, też nie było ciężkich walk. Zlikwidowano w zasadzie ten taki worek ukraiński na wschód od Chirnika na odcinku, na kierunku pokrowskim Rosjanie posunęli się trochę naprzód. W zasadzie, w zasadzie cały ten obszar, znaczy te miasta, które miejscowości, które wydawało się, że będą się toczyć ciężkie walki, ba nawet się toczyły na przedmieściach Seldowego, przecież dość długo, one w ciągu tygodnia wpadły w ręce rosyjskie. I teraz jak to można skomentować? To się wiesz, przede wszystkim ocena, czy czy toczyły się ciężkie walki miejskie, czy nie, ona jest relatywnie prosta, bo jeżeli budynki mamy niezniszczone, no to znaczy, że ciężkie walki miejskie się nie toczyły. Jeżeli mamy obraz, który znamy z, mm, który znamy z y, torecka, choćby obecnie, hmm. prawda? No to spójrzmy, jak wygląda Toreck. Prawda? A jak wyglądają inne. Miejscowości. Oznacza to, że ciężkie walki miejskie nie toczyły się. Z reguły obrona była organizowana na podejściach bądź przedmieściach i tam Rosjanie dochodzili, wiązali siłami obrońców i poskrzydlali miejscowości. No i był, było to możliwe wtedy, kiedy skrzydła nie mają dobrze rozbudowanej obrony. Bo to nie, nie jest tylko kwestia jakości brygady, to hmm. jest kwestia rozbudowy fortyfikacyjnej terenu. Miasta. No, niestety, no, wpadły te miejscowości, natomiast tak. no, dużo bardziej niebezpieczną sytuację mamy na południu, mm -hmm. ponieważ jeszcze, tarpad... No, jeszcze pozwolisz, dokończymy ten Pokrowsk. I mm -hmm. mi... Tam się pojawiły te brygady 150, czyli mieliśmy tak, brygady tak. Setne, które te brygady Setne, one były udanym projektem, bo one. Zdarzało się, że niektórym poszło gorzej, ale co do zasady to yy, Awdiwki broniła brygada, tak zwana setna, tak? siewierska, gdzie przełamanie nastąpiło dopiero po miesiącach w pasie obrony, ale też brygady setnej. Więc jeszcze formowanie brygad setnych wyszło dobrze. Natomiast już 150. wszystko wskazuje na to obecnie, że się nie powiodło. W sensie takim, że one powstały, ale czas był tak krótki szkolenia, że one nie są zgrane nawet chyba na poziomie kompanii. A co dopiero mówić o batalionach i brygadzie ewidentnie sztaby nie radzą sobie z koordynacją działań. Ewidentnie morale w tych brygadach jest relatywnie niskie. Natomiast brygady 150 walczą słabo, bo w rejonie Pokrowska mamy 151, 152, 154 tak. i najmłodszą 157. Tak. Która rozpoczęła formowanie się w momencie, kiedy Ukraińcy tam zeszli wiekiem do 25 lat pobór, mhm. i to był mniej więcej ten moment, kiedy, kiedy ta brygada zaczęła. Zaczęła powstawać. No, bardzo krótki czas. No i teraz ktoś powie: Okej, okay, ale rosyjskie brygady i pułki co? Lepiej szkolą się? Nie, nie szkolą lepiej się. Ja słyszałem gdzieś, że e, Rosjanie mają lepsze sztaby, lepszych oficerów i tak dalej. Nie. Rosjanie mają więcej sztabów oczywiście, bo mają poziom dywizji, więc mają sztabów więcej. Natomiast a Rosjanie walczą inaczej, najzwyczajniej w świecie. Moim zdaniem ich brygady nie są znacząco lepiej dowodzone te nowe. Z tym, że Rosjanie przede wszystkim nie rotują jednostek, tak jak Ukraińcy, tylko trzymają jednostkę na froncie. To są ci sami dowódcy, którzy nie zbliżają się do pierwszej linii, tak? Tam nawet tam dowódca kompanii nie pojawia się na pierwszej linii. On, on nie ma zginąć. On nie ma zginąć. On ma zapewniać uzupełnianie Plutonów. A dowódcy Plutonów nie mają dowodzić Plutonami z przodu gdzieś, tylko zapewniać uzupełnianie drużyn, rekrutem. No i, i wiesz, i ta fala rekruta płynie. Straty są olbrzymie, ale ta fala rekruta jest cały czas uzupełniana. Ostatnio bodajże wywiad fiński, który jak dotąd miał bardzo dobre informacje, ocenił e, rosyjskie straty w październiku na najwyższe od początku wojny. To nie oceniam ja. To, to wywiad mhm. fiński, który, który zawsze był pragmatyczny. Finowie tutaj, jak gdyby, ja. jeśli chodzi o, o ich wywiad jakimiś tam propagandowymi hasłami nie rzucali. I. I ocenił straty jako najwyższe od początku wojny. No, i teraz wiesz, ten, ten rekrut płynie, a mimo wszystko po stronie rosyjskiej to są ochotnicy, zwabieni polepszeniem w świetlanej przyszłości, polepszeniem standardów życia, tak? O, tam nachapią się pieniędzy, wrócą obwieszeni medalami. No i, 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 i ci rekruci są pchani. Oczywiście po dwóch, trzech atakach morale tego rekruta spada i on odkrywa ten rosyjski ochotnik, że jednak może nie było warto. Hmm. No i wtedy, co robi ten dowódca Plutonu, czy dowódca kompanii? No pierwsza podstawowa kara u Rosjan, czyli dół. Tak, tam każda kompania ma wykopane parę dołów i się wrzuca żołnierza do tego dołu, dwa i pół metra w głąb. Tak długo aż dowódca uzna, że jemu morale. Przepraszam, wystarczająco wzrosło. Oczywiście koledzy jego. Przepraszam. Głosy. Koledzy jego e, e, oczywiście mogą sobie tam zerknąć. Hmm. On stanowi piękny przykład, tak? On no, tam dobę, dwie, trzy sobie bytuje. Jeszcze dobrze, jak pada, to on brodzi w tym błocie, w tym, tym dole. No i kiedy uznamy, że przykład był wystarczający, z dołu jest wyciągany. Druga kara, jeżeli nie ma dołu, to przykuwanie do jakiegoś stałego elementu terenu. Na przykład kaloryfer w zburzonym domu. I zostawieniem żołnierzy przykutych w ostateczności ziemianka, piwnica i zamknięcie tam na ileś dób. No i w ten sposób morale jest utrzymywane. W przypadku sił ukraińskich Jarek, pomyśl, co by się stało, gdyby ukraiński dowódca ukarał swoich żołnierzy karą dołu. to skandal byłby od razu? Oczywiście, że tak. Rosjanie to akceptują. Dla nich kulturowo jest to ok. U Ukraińców jest to niemożliwe. Znaczy, jeszcze zacznijmy od tego, że Rosjanie przeprowadzają egzekucje, tak? Dezerterów filmują, to puszczają potem żołnierzom. I za dużo jest filmów, gdzie nagranych komórkami, gdzie słychać, jak dowódca mówi widzieliście na filmie, co robimy z tymi i tymi, tak, więc no ewidentne, ewidentnie jest to pozaprawne, ale systemowo wdrożone rozwiązanie. No, yy, no i teraz, jeżeli spojrzymy, czyli, czyli czy tak napływ, napływ masowy, masowy re, rekruta, yy, Kary dyscyplinarne, które sięgają czasów Carskiej Armii, no, no to to armia, armia Rosyjska wróciła do skuteczności armii Carskiej. Po prostu. No. Gdzie ona miała swoją skuteczność w swoim czasie, no i, no i mamy taki efekt tego, więc tu, tu nie dzieją się rzeczy, które są trudne do wytłumaczenia. Naprawdę, bo bo mnie gdzieś tam miga opinie, co się dzieje. No, no, no dzieje się to, że e, Rosjanie wprowadzili u siebie armię carską z karami e, odcielesnych do kary śmierci, plus rozstrzeliwanie jeńców. Rozstrzeliwanie jeńców jest ewidentnie tutaj e, e, rozwiązaniem systemowym. O! No, po stronie ukraińskiej mamy brak zasobów i, i no to wprawdzie nie dzieje się nic, o czym nie, nie mówiliśmy wcześniej, przy czym jak gdyby mm, o czym mówiliśmy wcześniej. No i to, i to nie wiem, dwa lata temu, jeszcze, jeżeli Ukraińcy nie zbudują przewagi technologicznej, wystarczającej, żeby skompensować. Przewagę ilościową rosyjską, to, to zaczną wojnę przegrywać. Naprawdę. No to, to, to przecież to. Ty, nie wiem, ile razy miałem okazję to powtarzać. I, i też mówiłem, że transportery M113, M-Rapy, nie czołgi, które. Mają swoje korzenie w najpiękniejszych latach zimnej wojny, w sensie najpiękniejszych, kiedy obie strony utrzymywały gotowe do ataków dywizje pancerne. E, e, one nie budują przewagi technologicznej, one pozwalają uzupełniać straty, one pozwolą sformować kolejne jednostki, ale już gorzej wyposażone, często niż te pierwsze rzutowe, ale to nie jest sposób na pokonanie Rosji. Absolutnie. No i, no i co? No i to się stało, no po prostu. no. Więc y, bardzo często mam wrażenie, że y, słuchający, jak gdyby traktowali to, 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 a to takie gadanie jest, tak? No nie, no przecież o tym mówiliśmy, to się wydarzyło. Natomiast wiesz, jeszcze dobykając sprawę, pokrowska, tam w rzeczywistości nie dzieje się jakaś straszliwa tragedia. Wbrew pozorom, bo, bo jak ja czytam, ja mało czasu mam na, na media społecznościowe, ale no jeżeli mam, no to staram się tam zerknąć, co tam piszą koledzy komentujący, i, i to nie jest jakaś straszliwa tragedia. To nie, nawet jeżeli cały występ Pokrowski, tak, on się odchyli i Ukraińcy cofną się, problem jest w czym, w czym innym. Problem jest, że na chwilę obecną ja przynajmniej nie widzę możliwości tak zmiany tej sytuacji w perspektywie. Mm -hmm. To o to chodzi. To O to chodzi, bo takim ostatnim odwodem ukraińskim, tym nowo formowanym, z tego co wiem, to były brygady 150. które trafiły na front. I one poszły na front, w dodatku są słabo przygotowane, bo o okay, tym nie, nie wspomnieliśmy. One, one nie są na bojowych wozach piechoty, czy nawet na transporterach opancerzonych, tak? E, 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 one, one mają MRAPy, one mają 113 jakieś, tak. No, no, to nie są brygady zmechanizowane, które nawet te setne jeszcze inne były. A tutaj, no, jeżeli brygadę się przerabia, bo miała być brygada zmechanizowana, to nazwiemy ją brygadą Jegrów, bo, bo się przemieszczają autobusami. Nie? No. no i teraz po prostu, no, najzwyczajniej w świecie. To, czy był obówione, jeszcze raz powtarzam wielokrotnie, to się zaczyna dziać. I teraz no. problem nie jest sama sytuacja na kierunku pokrowstwa. Problem jest to, co. Będzie za miesiąc, dwa, trzy, pięć, bo Ukraińcy nie. Wszystko na to wskazuje. Nie zbudują nowych brygad. Będą w stanie uzupełniać te istniejące. Ten front będzie, będzie się trzymał, bo Jarek, mimo wszystko nigdzie nie doszło do sytuacji, gdzie front zniknął. Powiesz, załamanie frontu to jest wtedy, kiedy nie ma oporu. Tak. I przeciwnik krzedł do przodu. Załamanie ukraińskiej obrony to było w pierwszej fazie wojny na kierunku Zaporowski. Tak. Gdzie Rosjanie na dobę robili 15-20 kilometrów. To było załamanie. Hmm. Tutaj załamania nie ma. Tak? Przy czym, żeby też jasność była, obrona ukraińska to nie jest obrona manewrowa. Nie mylmy pojęć. To nie jest obrona manewrowa. Obrona man manewrowa to jest zaplanowana obrona, gdzie masz kolejne rubieże, które pozwalają ci wciągać przeciwnika w worki ogniowe, w zasadzki przeciwpancerne i przeprowadzać punktowe kontrataki tam, gdzie przeciwnik ponosi duże straty. To jest obrona manewrowa. A to, że Ukraińcy się cofają, czy jakiś czas kontratakując, to nie jest obrona manewrowa. O. No. To są działania opóźniające, połączone z odwrotem, tak? Tak. tak. No dobra, mamy kierunek dwóch, dwóch ledar tak zajęty. Tak. Rosjanie podeszli na północ, pod kolejną miejscowość, na północ od dwóchledaru. No i co gorsze, ze złotej niwy wyszli na szachtarskie i poszli takim. Uderzeniem pancernym w zasadzie 6 km na północ. E, zaczęły się toczyć walki oszacharskiej. To są takie dwa największe rosyjskie postępy na Zaporożu. E, w zasadzie jedyne w zeszłym tygodniu, no ale takie dość spektakularne, bo widać, że Rosjanie teraz zaczęli atakować z południa. E, nie wiem czy jest sens tutaj dodawać coś więcej, może raczej byśmy przeszli do części ogólnej, chociaż już powiedziałeś, co się dzieje. No, tak też by tu akurat dużo, jak gdyby mieliśmy na końcu bardziej, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby... tak, wiesz, ale, W zasadzie ten coś, koniec wiesz, powiedziałeś coś, coś tam Jarek w części ogólnej byśmy mieli, wiesz, bo tu tutaj działania rosyjskie, weder, szaktarskie i tak dalej, mm. no bo teraz y Zdobycie dwóch medarów, i, i, i dalej uderzenie bezpośrednio na zachód z miejscowości, i dwa uderzenia pomocnicze dalej prowadzone, czyli uderzenie, dla której podstawę rosyjską stanowiło wodiane ono pro, prowadzone było, i oprócz tego jeszcze na południe od Wuchłedaru, które jest takie zagrażające z kolei rosyjskiemu ugrupowaniu, u, rosyjskiej obronie na Zaporozu w rejonie, w rejonie wielkiej y, y, Nowosinki, bo mhm. ono tam jest tak, gdyby lekko y, y, zakręcające w kierunku południowym. I, i teraz tu tu w większej liczbie obserwujemy jednostki pancerno zbechanizowane i, i generalnie tu Rosjanie tracą od 40 do 60% takiego zgrupowania, ale ono dociera do rubieży, do której miało dotrzeć. I to jest pewna zmiana, bo przedtem rosyjscy dowódcy i żołnierze przy takich stratach się cofali, pomimo rozkazów naprzód. Mm -hmm. Teraz tego nie robią. Duże straty, ale pro naprzód. To świadczy o tym, że to morale jest utrzymywane w miarę skutecznie w rosyjskiej armii. Po prostu. Mm -hmm. To samo piechota. Jedna trzecia połowa grup szczurbowych ginie, ale pozostałe prą naprzód i, i zdobywają terę. To świadczy o tym, że. Pewna skuteczność tutaj utrzymywania tego morale jest. Przy znaczy czym tak, mimo wszystko jest kwestia ogólnej sy sytuacji. Żołnierze ukraińscy wiedzą, że są w odwrocie. Żołnierze rosyjscy wiedzą, że są w natarciu. Są zauważalne sukcesy, no więc kwestia morale, właśnie też, prawda? No i tyle. Odnośnie samego zaporoża. Tam też warto zwrócić uwagę, że Rosjanie nie pozwalają Ukraińcom na zbyt, zbytnie osłabienie sił tam, bo jeżeli tylko za, zaobserwują, że jakieś ukraińskie jednostki się przemieszczają, tam wykonują takie szybkie uderzenia. Tak. Więc dowództwo ukraińskie nie może wycofać zbyt dużo sił z relatywnie spokojnego kierunku zaporowskiego. Po prostu tak. Rosjanie na to nie pozwalają. Tak, to prawda. No Pierwsza, tak jak tak to, widzisz walkę z takim przeciwnikiem jak Rosja? To się, słuchaj, y, y, armia musi być duża, masowa, ale, ale musi mieć zbudowane przewagę technologiczną w sensie kompleksową. Hmm. Y, bardzo trudne. To, to jest wyzwanie olbrzymie, bo rozumiesz, tutaj zmierzasz w stronę. Y, y, 2, 3, 5 lat, nie wiem jaka cezura, i jeżeli na to stanie, jak gdyby, czy niektóre państwa na to staną. Oczywiście, że z taką armią walczyć można. Przy czym trzeba pytać, że Amerykanie, Brytyjczycy, zapewne Francuzi, aczkolwiek tu mam mniejszą wiedzę, ale Amerykanie, Brytyjczycy jak najbardziej szczegółowo ten teatr działań analizują i oni przygotowują struktury arminy swoje do. Do jak gdyby nowej wojny trochę, gdzie jak pierwszą taką zmianą jest, że nie będzie głębokich operacji jednak. Ciekawe. To, co NATO zakładało mm. przedtem, głębokie mm -hmm. operacje, czyli koncentracja sił, gdzie przeciwnik jest słaby, przełamanie i to, i to jedno uderzenie zmieni sytuację na dużym odcinku frontu. Właśnie operacje takie będą, tylko niedecydujące. Mm. Przynajmniej tak mówią doktrynerzy amerykańscy. Dlaczego? Dlatego, że przy tak dużym rozpoznaniu obrazowym, przy precyzji rażenia, przy dużej, głębokiej operacji, wcale straty nie maleją po włamaniu w głąb ugrupowania przeciwnika, a wręcz przeciwnie, potrafią skokowo wzrosnąć. Dlatego, że przeciwnik skoncentruje środki precyzyjnego rażenia plus drony. I dokona masakry tych elementów, które dokonały tego głębokiego łamania. Nie oceniam. Mówię to, co, to, o czym piszą obecnie mówią Amerykanie, trochę mniej Brytyjczycy. Ale u Amerykanów takie głosy się bardzo mocno pojawiły, tak? Więc. A jak walczyć teraz? No y, obrona przeciwlotnicza wielowarstwowa plus powietrzna, tak, czyli spięcie systemu obrony naziemnej. I środków rażenia typu samoloty, y, więc obrona przeciwlotnicza, walka radioelektroniczna, tu ja, tu Amerykanie mocno swoje systemy idą i bardzo mocno się pochylają nad tym. Artyleria, i to artyleria przede wszystkim precyzyjna, jednak, niekoniecznie rakietowa, bo no, celności pocisku artyleryjskiego zagłuszyć, jak gdyby naprowadzania się nie da, ale już pocisku rakietowego jak najbardziej, pocisku artyleryjskiego się nie zestrzeli pocisk rakietowy jak najbardziej. Więc yy, kiedyś mówiono, że artyleria lufowa nie, że jednak rakietowa to absolutna przyszłość. Nie, no jedno i drugie jak najbardziej ma dalej swoje miejsce na polu walki. Bo teraz bardzo ryzykowne będzie pójście w masową produkcję amunicji. Bo no, jej nigdy nigdy nie będzie dosyć przy takim zużyciu. Logistyka będzie przeciążona absolutnie, straszliwie. Mhm. Więc jednak, jednak, moim zdaniem, amunicja precyzyjna w dużej ilości, ale jednak precyzyjna. No i yy dalej. Drony będą przez, przez długo jeszcze istotnym elementem takim pola walki. No myślę, że zawsze będą, bo tu będzie wyścig tarcza miecz, tak. W re drony I, i, i tu jak gdyby pewnie jakiś balans nastąpi, no bo na razie mamy przewagę po stronie dronów na, na ukraińskim polu walki, oczywistą. Tu nastąpi jakiś balans, ale drony na trwale weszły i to na wszystkich poziomach, czyli od szczebla tak naprawdę drużyny czy sekcji. Tak. Prawda? Po prostu kwestia wielkości drona i, i zadania, które on ma wykonywać. No dalej. Wyszkolenie żołnierzy i wyszkolenie rezerw osobowych ostatni element. Wyszkolenie żołnierzy, wyszkolenie rezerw osobowych. Hmm. Przy czym mówiąc o rezerwach osobowych, szeregowca jest wyszkolić naprawdę relatywnie łatwo. Ja mówię o rezerwach osobowych, podoficerowie i oficerowie. Ja mówię o tych rezerwach osobowych przede wszystkim. No i tak walczyć, no, po prostu. Hmm. No więc, Piotrze, no odcinek nie wiał optymizmem, ale dziękuję bardzo, że się pojawiłeś, dziękuję bardzo, że, że fachowo opisałeś, przeanalizowałeś to, co się dzieje na poszczególnych odcinkach frontu. Fajnie, że zadałeś takie w sumie podsumowanie przy końcu opisu, ale, ale tak, to, co się dzieje, nie jest niczym zaskakującym, ponieważ następuje to ścieranie, czyli Armia ukraińska została sprowadzona stratami do poziomu armii rosyjskiej, po czym jest po prostu w skali taktycznej pokonywana przewagą liczebną rosyjską. Bardzo mnie ciekawi, ile w stanie Rosjanie będą, ile czasu Rosjanie będą w stanie ponosić takie straty jak październik, wrzesień, tak? wrzesień, październik, to jest ciekawe. Wiesz co, wiesz co, i, i, I to też jest trudne do określenia, mhm. bo jeżeli się zdecydują upośledzać naprawdę własne państwo. To, to długo. Bo, bo to, to jednak już wpływa, to nie zostaje bez śladu. To już wpływa na zdolności rosyjskie. Między innymi y, 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 siły roboczej i tak dalej. Na razie ma wpływ niewielki, zauważalny, ale niewielki. No ale to, to będzie rosło, więc ja sądzę, że jeszcze spokojnie przyszły rok tak cały. Mm. Myślę, że będą w stanie. Jeszcze przyszły rok na pewno. Yy, yy, natomiast wiesz, Jarek, wiesz, co chciałem jeszcze na koniec powiedzieć o jednej rzeczy. Yy, chciałbym trochę tak uświadomić, osobom, które piszą, ale, ale co się dzieje, dlaczego dowodzenie padło na przykład. Nie? Yy, yy, ukraińskie i tak dalej. <laughs> Jeszcze raz, bo, bo, bo żeby, żeby dać taki szybki obraz. Patrząc od samego dołu, na samym dole walczy drużyna bądź sekcja, tak? I to będzie 8, 10, 12 ludzi. Dowodzi nimi podoficer młodszy. On musi mieć taką pozycję wśród swoich ludzi, że jeżeli on powie, ty biegnij tam. A ty biegnij tam, to żołnierz się nie zastanawia, tylko to w walce robi. I teraz ten podoficer jeszcze musi umieć właściwie ocenić sytuację, że nie wysłał tego biegnącego pod lufę karabinu przeciwnika. Tak. To jest ten podstawowy element, który dysponuje podstawową bronią, czyli ręczna broń piechoty, ręczna broń przeciwpancerna. Być może będzie miał zapewnione wsparcie moździerzy. Dalej mamy Pluton, który składa się z trzech bądź czterech takich drużyn. I Plutonem będzie dowodził z reguły podporucznik i to młodziutki. Czasem będzie dowodził sierżant, bo podporucznicy się skończyli. I to jest człowiek, który tak naprawdę nie widzi całości swojego ugrupowania w walce już. Bo przy takim rozproszeniu się, które jest obecnie, nie widzi całego Plutonu. Jego obraz pola, pola walki wynika z tego, co mu zameldują dowódcy druży. I to, co zobaczy na dronie, tak? Pluton z reguły ma już przydzielonego operatora drona. I on wydaje rozkazy na podstawie obrazu na maleńkim ekraniku, i tego, co usłyszy, na Starlinku, na przykład, czy Motoroli, od podwładnych. Ten dowódca drużyny musi nie tylko dowodzić, musi umieć ocenić sytuację, żeby zameldować swojemu dowódcy, co się dzieje. A to jest jakiś Bociusieńki Kapral, na przykład. Dowódca Plutonu współpracuje z Plutonem po lewej i po prawej. A to wszystko koordynuje dowódca kompanii który jest jeszcze trochę dalej i który też nie ma jeszcze sztabu. Dowódca kompanii nie ma sztabu. Ma punkt dowódczy obserwacyjny, tak z którego kieruje walkę. I znowuż będzie miał jednego, dwóch, być może operatorów dronów. On będzie miał zapewnione wsparcie z batalionu, czyli już mówimy o podstawowej artylerii. Mówimy o moździerzach powyżej 100 milimetrów. I teraz... Wyżej jest dowódca batalionu, który ma już sztab. Na poziomie batalionu jest sztab. Mamy kadrowców, mamy oficerów rozpoznania, mamy oficerów operacyjnych, którzy planują, mamy logistyków, którzy zapewniają zabezpieczenie logistyczne, mamy łącznościowców, informatyków, którzy tworzą system dowodzenia, kierowania walką. I, i do tego dowódcy batalionu płyną informacje od tych dowódców kompanii. Teraz, jeżeli batalion walczy jako całość, mamy trzy kompanie, dziewięć plutonów i kilkanaście drużyn z przodu. I teraz to wszystko się musi spinać informacyjnie, ale mało tego. Informacje mają nie tylko docierać, ale mają być analizowane przez dowództwo i ma być dokonana dystrybucja tych informacji, aż trafią do tego kaprala, a on wyda rozkaz swojemu żołnierzowi. Jeżeli ktoś komentujący myśli, że to jest proste, to powodzenia życzę. I tym chciałbym zakończyć. Bardzo ładne zakończenie. Piotrze, bardzo, bardzo Tobie dziękuję. Dzie no i ostatnia, ostatnia, trzecia reklama Fundacji FER. Jeżeli macie kredyt konsumencki, gotówkowy czy kredyt na zakup pojazdu, to warto, żebyście wiedzieli, że zdecydowana większość takich kredytów zawiera błędy. Fundacja FER wie, jak odzyskać z sobą takiego zobowiązania wszystkie odsetki i prowizje oraz obniżyć ratę kredytu do wartości samego kapitału. Ponownie analiza takiej umowy jest dla Ciebie bezpłatna. Fundacja pomoże również przy kredytach hipotecznych w gotówkach. Część klientów Fundacji ma już wstrzymaną całą swoją ratę. Dajcie sobie pomóc, kliknijcie na link w opisie, skontaktujcie się z Fundacją Fair. Koniec reklamy, przechodzimy do zakończenia. A w zakończeniu, drodzy widzowie, dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie i gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się we wtorek, w ostatnim w tym miesiącu odcinku. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć. Fundacja Fer. Fundacja na rzecz uczciwej bankowości. Od 12 lat pomagamy Polakom odzyskiwać środki z kredytów frankowych, kredytów hipotecznych złotówkowych, kredytów gotówkowych i kredytów samochodowych. Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij link w opisie lub napisz do nas na kontakt@fundacjafer.com.